Dzień dobry, Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, czyli Kultura do Kwadratu, w studio Festiwalu Filmów Spotkań Niezwykłych w przepięknym Sandomierzu pod patronatem banku BNP Paribas. Naszą gościnią jest Katarzyna Janowska. Witamy Cię, Katarzyno, bardzo serdecznie. Dziennikarka, globtroterka kultury, inicjatorka plebiscytu i nagród kulturalnych Olśnienia, Nagrody Kulturalne Onety i Miasta Kraków. No to pora teraz porozmawiać jak dziennikarze kulturalni z dziennikarką kulturalną. Czyli niekulturalnie porozmawiamy teraz w związku z tym. Postaramy się tak ciekawie porozmawiać. To nie jest twój pierwszy raz w Sandomierzu, z tego co usłyszeliśmy. To zanim zaczniemy, wejdziemy w ogóle w festiwalowe życie w ogóle, to teraz może zerknijmy trochę na takie sytuacje jak w Sandomierzu, prawda? No bo to jest, wydaje mi się, że czasami to otoczenie, miejsce, w którym jesteśmy, też jakoś kształtuje całą aurę tych spotkań, tutaj bardzo bliskich często, takie mam wrażenie. Tak. Jaki dla Ciebie jest ten festiwal? To zdecydowanie nie jest mój pierwszy raz i w Kazimierzu też, ale generalnie to jest, Sandomierz jest takim miejscem, taką Toskanią polską, no przede wszystkim miejscem takim literackim bardzo ze względu na Wiesława Myśliwskiego. Jesteśmy w widnokręgu, w hotelu, kawiarni dedykowanej, inspirowanej jego twórczością, więc ja znałam ten Sandomierz właśnie poprzez jego książki, a ponieważ jestem z Krakowa, to bywałam tutaj dawno, dawno temu i też muszę powiedzieć, że bardzo to jest wspaniałe, jak to miejsce się zmieniło, jak bardzo się stało właśnie włosko-południowe w swoim anturażu, restauracjach i klimacie. A ten festiwal, Festiwal Spotkań i Filmów Niezwykłych, no jest niezwykły. Tutaj panuje taka właśnie wakacyjna atmosfera. Jest swobodnie, jest bardzo spontanicznie, co wiemy jako dziennikarze, to znaczy no, pomysły na spotkania pojawiają się off-hand, prawda, i się dzieją i dochodzą do skutku. Jest wierna publiczność, są te przepiękne koncerty na zamku. Wczoraj Magda Umer występowała, było to no, naprawdę takie doświadczenie totalnie wzruszające, ta jej podróż przez życie Agnieszki Osieckiej, plus podróż przez PRL, no bo to jest też opowieść o tym, prawda, jej wspomnienia, jej aura, coś takiego kompletnie no jakby sprzed lat, jak pamiętamy pewnie z telewizji, oglądając takie koncerty jak Zielono mi, prawda, dedykowane. Albo Zimny żart, które było przywołane, tak, prawda, tak, z tak, tak, no właśnie, także to absolutnie i to jest tutaj i Kasia Kubacka-Seweryn, która to organizuje, ma ten dar, ma taką też nonszalancję, rzuca hasło, my tu przyjeżdżamy i wchodzimy w to. I idziemy za nią. Także w ogóle słuchajcie, Polska żyje festiwalami. Są festiwale literackie, są festiwale filmowe. Ja właściwie tak, mogłabym nie mieć wakacji, tylko jeździć z festiwalu na festiwal. Tutaj przyjechałam z Toffee Fest, czyli z festiwalu filmowego w Łodzi, gdzie swoją premierę światową, jak się śmiejmy, w Toruniu, przepraszam, miał Maciej Sztur ze swoim najnowszym filmem fabularnym Marta Gral. Bardzo ciekawy. No właśnie, chcemy Cię od razu w takim razie o to zapytać. Powiedz nam cokolwiek o tym debiucie. Powiem Wam, bardzo to jest ciekawe. Maciej, który jest wykładowcą Akademii Teatralnej w Warszawie, postanowił zrobić jako spektakl dyplomowy, czy pracę dyplomową, właśnie nie spektakl, tylko film, bo on pracuje ze studentami, z kamerą, no żeby wszyscy, którzy studiują w szkole teatralnej, oczywiście marzą o tym, żeby znaleźć się na planie filmowym. Jak to Czesław Miłosz powiadał, aktor, który gra komedię, chce być Hamletem, a aktor, który gra Hamleta, marzy, żeby zagrać w komedii. To dotyczy nas wszystkich, zawsze chcemy być troszkę gdzieś indziej, gdzie indziej niż jesteśmy, prawda? Ja się świetnie czuję tu i teraz. Ale w każdym bądź razie Maciej zrobił ten film, w pół roku napisał scenariusz, zaczął to pisać we wrześniu, więc też obecna jest kwestia tego, co dzieje się na granicy białoruskiej. Bohaterami są studenci dziennikarstwa i ich koleżanka, która pojechała na pogranicze polsko-białoruskie, umiera w niewyjaśnionych okolicznościach. I cała historia jest o tym, że oni po pierwsze dostają psychologa, który ma ich wesprzeć i to jest Maciej Sztur w tej roli. Na początku filmu zaproszony jest Jacek Żakowski, który gra samego siebie, wykładowcę, dziennikarza, który mówi, że właściwie nie ma teraz faktów, tylko są
tylko jest punkt widzenia na fakty. I później zaczyna się ta historia, gdzie psycholog rozmawia ze studentami, z tym całym rokiem i okazuje się, że każdy zupełnie inaczej zapamiętał tę dziewczynę, że zupełnie inaczej rozumie prawdę o niej, ale też o nich i o tym, w czym mogli wziąć udział, bo tam zgłosiło się parę osób, żeby pojechać na to pogranicze, ale oczywiście została tylko jedna ona, bo jeden zaspał, drugi coś tam, więc no też taka sytuacja, że chcemy pomagać, ale najlepiej leżąc na kanapie i klikając lajki, jak Maja, jak Maja Ostaszewska, też bohaterka waszego podcastu, jest na granicy i pomaga, to wszyscy lajkują, ale już tam pojechać to jest troszeczkę trudniej, prawda? Także bardzo ciekawy debiut, Maciej jest z tego zadowolony, to oczywiście ma wszystkie znamiona dyplomu, to znaczy każdy student musiał dostać jakąś swoją rolę, także to jest tak napisane, ale wydaje mi się, w ogóle Maciek przechodzi na stronę reżyserowania, bo jest współautorem serialu, który współreżyseruje. No, robił też w teatrze, zrobił Innych ludzi Doroty Masłowskiej we Wrocławiu ze studentami. Tak. Świetny spektakl, który no niestety zaczął być grany tuż przed pandemią, więc nie bardzo można było go zobaczyć, ale Maciej mówi, że będą chcieli go wznowić. No i ja właściwie uważam, że młody sztur idzie drogą starego sztura, czyli pana profesora Jerzego Sztura, który no od aktorstwa przeszedł na stronę reżyserii, teraz reżyseruje opery i myślę, że Maciek też podąża, nie wiem czy w kierunku opery, ale na pewno reżyserii. Ale bardzo wam ten film polecam. Też zauważyliśmy, że podczas twojego wywiadu i spotkania z Maciejem, w którym też troszeczkę przeszłaś i zmieniła debiut, się troszeczkę. Debiut, tak, to był twój tak, debiut tak, jako artystki charakteryzatorki, tak, tak. No, na ogół siebie charakteryzuję. Natomiast tutaj rzeczywiście, no ponieważ, no wiecie, jak się pracuje teraz w kulturze. Trzeba być wszystkim. Ja w pandemii, ponieważ robiłam swoje programy z domu, to moi współpracownicy, którzy no nie mogliśmy pracować, tak, bo wszystko było zamknięte, zrobili mi taką tyłówkę. Scenariusz Katarzyna Janowska, producent Katarzyna Janowska, make-up Katarzyna Janowska i tak dalej. Proszę cię, pozwól mi teraz powiedzieć to słowo, którego nadużywam to sformułowanie. Dobrze. Proszę państwa, Katarzyna Janowska, kobieta renesansu. No ale tak. No. Ja się nazywam pracującą kobietą. Bardziej mi jednak do Ireny Kwiatkowskiej. Ewentualnie niż kobieta omnipotentna, też bym tak powiedział. No dziękuję ci bardzo, Jeszcze tak o sobie nie myślałam, ale to zawsze coś. Katarzyno, jesteś bywalczynią festiwali kulturalnych i zauważyliśmy, że miałaś bezpośrednie łączenie ze znakomitą reżyserką. My się bardzo cieszymy ze światowego debiutu Agnieszki Smoczyńskiej. Film Silent Twin, z tego co wiemy, to pod koniec września już powinien być na polskich ekranach. Powiedz, jak ty w ogóle oceniasz to, że polscy twórcy coraz mocniej wkraczają na ten świat, który wcześniej był dla nich zamknięty, no ponieważ Agnieszka Smoczyńska nie jest tą pierwszą, prawda? I to już jest kolejna nasza eksportowa gwiazda. Mhm. Tak, rzeczywiście z Agnieszką łączyłam się tuż przed jej premierą w Cannes. Filmu, który zresztą jest bardzo ciekawy, bo jest oparty na prawdziwej historii i tak, to też ciekawe, że wybrano polską reżyserkę do tej historii, bo to jest na podstawie książki o bliźniaczkach, które ciemnoskóry, które mieszkały w Anglii i kiedy posłano je, kiedy rodzice posłali je do normalnej szkoły, do której one nie chciały chodzić, bo dzieci się od nich izolowały, to one przestały mówić. Po prostu zaniemówiły, miały tylko taki, stworzyły własny język komunikacji. Z tego powodu też trafiły do szpitala psychiatrycznego, w którym spędziły wiele lat i ta nieprawdopodobna historia, bo one postanowiły, że jeżeli któraś z nich wcześniej umrze, to ta druga, która zostanie, będzie mogła zacząć żyć normalnie. I jedna z tych sióstr po prostu pewnego dnia umarła na serce. Tak jakby z miłości, żeby ta druga mogła mieć tą swoją drogę. Niesamowita historia. Prawda? I Agnieszka ze swoim poprzednim filmem była w Nowym Jorku na pokazie, jakimś jej film był pokazywany. Zobaczyła ten film scenarzystka tej historii, zwróciła się do Agnieszki i zaprosiła ją do zrobienia tego filmu. No, no słuchajcie, no, filmowa historia i rzeczywiście Agnieszka miała pokaz w takiej
super ciekawej sekcji Uncertain Regard, no nie dostała nagrody, ale film zebrał bardzo dobre recenzje, no ale jedną z głównych nagród dostał pan Jerzy Skolimowski, prawda, także za swój też ciekawy film. To jest tak, że 80-latek robi film awangardowy, prawda, gdzie cała historia jest opowiedziana z punktu widzenia osła, zwierzęcia. Prawda? To jest taka film i drogi. Tytuł nawet jest właściwie nowy. Tak, tak. Tak, po prostu. Czyli dźwięk, który wydaje osioł, nie pada tam żadne słowo. Osioł podróżuje z Polski do Włoch i to jest film drogi z punktu widzenia osła. No i on dostał właśnie jedną z głównych, z głównych nagród. Mistrz, stary mistrz ciągle młodego kina, prawda, takiego zmieniającego się. Ja pamiętam, jak w Berlinie z kolei Andrzej Wajda dostał parę lat temu za awangardowe kino, za wyznaczanie nowych szlaków, też w wieku 70 paru lat, za film z Krystyną Jandą, prawda, za ten Tatarak, właśnie. Na podstawie Iwaszkiewicza. Tak, no ale ja w ramach Festiwalu Niezwykłego rozmawiałam z Małgośką Szumowską, która nie mogła być na festiwalu, ale łączyliśmy się, no, która jest światową reżyserką i to jeszcze na dodatek reżyserką, która zachowuje swój autorski pazur, nawet robiąc filmy na zamówienie, bo jej film Infinite Storm, nie wiem czy widzieliście, z Naomi Watts. Tak, to jest bardzo intymna opowieść, wyprodukowana przez producentów w Stanach, ale zaprosili do współpracy Małgośkę i Michała Englerta, którzy nadali tej historii, skądinąd też bardzo ciekawej, bo opartej na faktach. To też jest w ogóle ciekawy taki trend w kinie, że coraz więcej rzeczy jednak, rzeczywistość jest tak mocna i tak zaskakująca, że scenariusze według... I nawet bardziej fantastyczne niż tak, to co można fabuły, wymyśleć, prawda? Że Małgośka zrobiła tak naprawdę swój autorski film za amerykańskie pieniądze, więc to uważam też za ogromny sukces. Tak. I zresztą był tam w pierwszej dziesiątce box office'u w Nowym Jorku, w Stanach po premierze, więc absolutnie to już od kilku lat, nominacja dla Bożego Ciała, Paweł Pawlikowski, to już mówimy klasa mistrzowska, prawda, ale jednak fajne jest to, że ten rynek stał się tak otwarty i tak międzynarodowy, że nasi artyści nie tylko pokazują swoje filmy, ale współtworzą ten przemysł filmowy. Zastanawiam się nad tym, kiedy to nastąpi, oglądając na przykład to, co się dzieje z kinem skandynawskim, które stało się pełnoprawnym uczestnikiem tej gry filmowej i w zasadzie ale z kinem greckim, z kinem rumuńskim i myślałam, kiedy my Polacy... Tak, no ale jesteśmy. To się okazało jednak może czasami dłuższą drogą, ale... Albo inną po prostu. Także i ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o taki międzynarodowy świat kina, to tak jak wymieniliście kino greckie czy kino rumuńskie, prawda, to jest kino autorskie. To są historie jednak opowiedziane przez twórców z konkretnego kraju, ale one mają uniwersalny wydźwięk, prawda? Tak jak rozmawiałam z Małgoszką Szumowską, że ona w Polsce jest mniej doceniana niż za granicą, no to jej historia, na przykład Twarz, też oparty film na wydarzeniach, że chłopak w trakcie pracy po prostu traci twarz i trzeba było ją zrekonstruować. Dostał srebrne lwy w Berlinie, a w Polsce na festiwalu nie dostał nic. Tomasz Wasilewski. Tomasz Płynące tak wieżowce, tak przepiękny film i ten później jego następny film. Wszystkie Stany Miłości, czy Zjednoczone Miłości. Tak, Zjednoczone Stany Miłości. Więc to scenariusz, tak? Srebrny lew w Berlinie. Tak. Niedźwiedź. Właśnie, to ja powiedziałam, że w Berlinie lew, a to są niedźwiedzie właśnie. Tak. Lwy są w Wenecji, tak. No, zwierzęta wiemy, że są równi nam, w związku z tym równe nam istnieją na tych samych zasadach. Więc tak, ten obieg jest i rzeczywiście to życie festiwalowe jest bardzo ożywione, ta wymiana też jest bardzo ożywiona. No, a jeśli dotkniemy literatury, to już w ogóle jesteśmy królowymi i królami, bo jest, wiadomo, nasza noblistka, której głos jest słyszalny, prawda?
jednak jak ona coś podpisuje, czy do czegoś się odnosi, to jest oddźwięk w świecie. Ten oddźwięk nie jest tylko w Polsce, ale właśnie tak jak mówisz, na całym świecie w tej chwili. Ale słuchajcie, no jest serial Królowa, który dyskutowaliśmy w social mediach, to jest serial Netflixa, w którym jedną z głównych ról gra Andrzej Seweryn, czyli drag queen, która wraca z Paryża, żeby ratować swoją nigdy niewidzianą córkę, prawda? I ten serial rzeczywiście jest bardzo cukierkowy, taki ojciec Mateusz, tylko że w głównej roli jest drag queen, prawda? Ale ja, słuchajcie, czytam recenzję w New York Timesie i oni są zachwyceni, że to jest zrobiony film w Polsce, że Polska, która jest postrzegana jako kraj bardzo nietolerancyjny i zresztą nie słusznie. No, wygrywamy rankingi jako najbardziej homofobiczny kraj w Europie. Tak, i oni bardzo docenili, ja wiem, że to jest z różnych względów wtórny film i tak dalej, że ta historia się wydarzyła i trzeba było się do niej odwołać i powinno to być napisane, że jednak to się wydarzyło, tego nie zrobiono, ale z punktu widzenia krytyków to jest jakiś krok milowy w tym naszym świecie, więc my też inaczej postrzegamy, bo żyjemy trochę innym kinem, awangardowym, międzynarodowym, a być może taki film, który jest taką cukierkową historią, Amelią, prawda, zrobi coś dobrego w Polsce, bo wiem, że jest dobrze odbierany przez widzów. Ja, dla mnie co jest również wspaniałe, to powrót Marii Peszek do aktorstwa. I powiem wam, że robiłam... To się nie wydarzy. Tak, robiłam z nią wywiad właśnie po jej roli. Bardzo uważam... Nie, bo aktorsko ten film w ogóle świetny, absolutnie ten serial spełnia wszelkie wymogi i pierwszoplanowa obsada, i drugoplanowa obsada. Julka Chętnicka, która tam młoda dziewczyna, która chyba debiutuje, debiutuje w tym serialu. A tam wielu jeszcze się świetnych aktorów się pojawia w drugim i trzecim planie. Więc pod względem aktorskim ten serial jest świetny. Ale Maria Peszek, jak ją zapytałam, czy wróci do aktorstwa, to powiedziała, że jeśli będzie ciekawa propozycja, ona się bardzo identyfikuje z tym projektem właśnie przez to, że to jest oswajanie polskiej nietolerancji. I ona, no jak wiecie, śpiewa od zawsze o naszym homofobicznym kraju, tak, prawda? Tak, Ave Maria, Barbarka z jej ostatnich płyt, prawda? Gdzie jest taka, no tak naprawdę ona publicystycznie niemalże podchodzi w swoich piosenkach, ale poprzez swoją sztukę. I ona mi powiedziała, że ona bardzo wierzy w ten serial, że to ma, po pierwsze ukazuje się w 190 krajach, ukazał się ten serial, a po drugie, że siła rażenia takiej, jakby to nazwać, żeby nikogo nie urazić, takiej popularnej opowieści może być dużo większa niż to, co ona robi w swojej niszy, w bańce, artystycznie intelektualnej niszy. I ona mnie do tego właśnie przekonała, bo ja jej mówiłam, że byłam trochę rozczarowana, że spodziewałam się czegoś innego, że spodziewałam się bardziej realistycznej opowieści, a ona mówi, słuchaj, no realistą masz w moich piosenkach, a tutaj jest, wchodzimy w zupełnie inną przestrzeń, konwencję. I wiesz, Maćku, bo ja z przyjemnością z zaciekawieniem przeczytałam twój głos w social mediach, ale też słucham odbioru osób z mniejszych miast, które są zachwycone tym serialem. No i okazuje się też, to gdzieś napisałam z kolei, że nagle okazuje się, że w polskim miasteczku górniczym może żyć drag queen, a nawet gej. No słuchajcie, że i że odkrycie, ludzie to zaczynają akceptować. Dobrze, niech odkrywają. Niech odkrywają. Niech to idzie dalej i niech to coś zmienia. Rzeczywiście. Ja też postrzegam to w takich kategoriach jako też takie działanie, powiedziałabym, edukacyjne. Tak. Czyli Netflix i edukacja. Jesteś zawodową pytaczką. Jesteś dziennikarką rozmawiającą, prowadzącą dyskusje, panele, wywiady. Co w tej profesji uważasz za kluczowe i najbardziej istotne? Ale nie, zanim odpowiesz mi nam na to pytanie, to powiedz, Katarzyno, bo teraz jesteś w tej innej roli, w tej drugiej roli. To my odpytujemy ciebie, jak się znajdujesz po tej drugiej stronie barykady? Trudniej, oczywiście trudniej, bo ja miałam ten przywilej, tą przyjemność, że rozmawiałam naprawdę z mistrzami. I mam jeszcze świadomość, co to znaczy mistrz. Bo w poprzednim wieku, 100 lat temu, prowadziłam rozmowy na koniec wieku. Miałam tam możliwość bycia, pytania najważniejszych artystów, intelektualistów, filozofów naszego świata.
znaczy w Polsce, prawda? Tak, naszego tak. naszego no intelektualnego tak. i artystycznego świata, tak. No i w związku z tym ja zawsze po tym doświadczeniu wieloletnim i wspaniałym, gdzie wydaliśmy książki o to oparte i tak dalej, wiem, że to dla wielu ludzi było ważne, było nawet w lekturach szkolnych, ja zawsze mam ten taki odruch, że jednak nie, no tu powinien siedzieć ktoś, kto rzeczywiście jest mistrzem, a nie ktoś, kto tylko pyta. Ale ja już bym może i dawno odeszła z naszego zawodu, bo wiecie, jak jest trudno zajmować się kulturą dzisiaj, prawda? No, no, no co wam będę mówić? To jest wsadzanie nogi między drzwi non-stop, walka o każdą złotówkę, żeby móc coś dobrego pokazać, wyprodukować, żeby jakąś wartość wypuścić, która nie jest rozrywką, tylko jest kulturą. Między propagandą a komercją. Między propagandą tak i rozrywką, bo teraz tak, ludzie tak, nie rozróżniają kultury od rozrywki. Mhm. Ale profesor Barbara Skarga, moja mistrzyni, z którą zrobiłam zresztą książkę, nieżyjąca już filozofka, powiedziała mi coś takiego, a propos filozofii. Kto pyta, żyje inaczej, żyje świadomie. A dla mnie najwyższą wartością w życiu jest świadome życie, czyli taka świadomość i rozumienie tego, co się wokół mnie dzieje, że ja wiem i rozumiem świat, prawda? I ja sobie przetransponowałam to jej stwierdzenie na grunt dziennikarstwa, bo oczywiście w filozofii najważniejsze, jak ona powiedziała, najważniejsza jest nie tylko odpowiedź, ale postawienie dobrego pytania. Nawet jeśli na to pytanie nie ma odpowiedzi, to może przesunąć myślenie, problem do przodu. W naszym zawodzie też postawienie dobrego pytania, jeśli traktujemy ten zawód z respektem, z szacunkiem, to jest podstawa, prawda? Mówi się, że taki wywiad, jak i poziom prowadzących, a nie poziom odpowiadających, bo odpowiadający może odpowiedzieć na to, o co go zapytasz, prawda? Jeśli dziennikarz ma szeroki horyzont, no to odpowiadający też dostaje przestrzeń, żeby swój horyzont pokazać. Jeśli nie ma wiedzy, jeśli się nie przygotuje, no to mamy to, co mamy, prawda? Więc jeśli mnie pytasz, to dla mnie to, że kto pyta, żyje inaczej, żyje głębiej i świadomie, jest najważniejsze i tego się ciągle jeszcze z uporem maniaka trzymam. Ja bym chciała cię zapytać też z takich dużych pytań. Oto jaki sens ma dziś kultura i jej dzieła? Bo trochę to tu mówimy, co się z tą kulturą dzieje. W takich czasach właśnie, kiedy wszystko przelicza się na pieniądze, kiedy też doświadczamy właściwie permanentnie różnego rodzaju kryzysów w różnych przestrzeniach, tak. prawda? Oczywiście, no możemy przywołać, nie wiem, od kryzysu klimatycznego po konflikty wojenne, które no już bardzo blisko są nas, ale nie wiem, polityka, czy jakieś społeczne tąpnięcia, ekonomiczne, no właściwie no, bardzo mocno wpływają na naszą kulturę w kraju, wiemy o tym doskonale. Tak, to jeszcze możemy tym COVID-em tutaj robić. No właśnie, no i ta kultura, która się gdzieś gubi między tą rozrywką, propagandą, wojną, tak która... Tak, są sprawy ważne, ważniejsze nagle, że co, czy kultura jest już wtedy taka ważna, kiedy koło nas ludzie umierają, giną? Jak ty na to patrzysz? Gdzie jest miejsce dla tego świata? Tak, myślę tak, że kultura jest kompletnie nieważna i kompletnie przegrywa z rzeczywistością, a z drugiej strony jest najważniejsza. Przegrywa w sensie właśnie zainteresowania szerokiego. Sama to wiem, bo wydawałam magazyn internetowy i nagle jak przyszła wojna, to po prostu te teksty o kulturze przestały się czytać, ale to było z dnia na dzień, słuchajcie, po prostu kompletnie. Wielkich wejść zrobiło się kilkadziesiąt wejść do tekstów. Oczywiście to się zmienia, to się teraz odbudowuje, ale to było też taki klik. Rzeczywistość jest gdzie indziej i nasi użytkownicy są gdzie indziej. A z drugiej strony myślę sobie, że przy tym całym braku wagi kultury we współczesnym świecie, no to nie ma innej przestrzeni, w której możemy się schronić, poprzez którą możemy opowiedzieć o tym, co się dzieje, nie wprost, nie w newsach, które żyją jeden sensacją. No nie tylko, ale kończą się bardzo krótko, tylko jakąś metaforą, prawda? Maja Ostaszewska bierze udział w bardzo ciekawym projekcie Michała Zadary w Teatrze Powszechnym, Sprawiedliwość. Właśnie, w którym oni przeprowadzają tak naprawdę przewód na sali sądowej, pytając o to, kto poniesie konsekwencje za to, co się działo przez tyle miesięcy i dzieje na granicy polsko-białoruskiej. I to zadaje
poprzez prawników, bo korzystali z prawników, tak, zadają to pytanie artyści. Więc takich miejsc, takich nisz jest bardzo dużo. No, słowo czułość wprowadzone do mainstreamu przez Olgę Tokarczuk już właściwie zostało zdewastowane, przemielone i użyte, ale jednak gdzieś w tyle naszej głowy mamy to, że jest takie referencyjne, że może warto być czułym dla innych. Choć ilość hejtu, dlatego ja mówię, że ta kultura przegrywa, bo ilość tych złych rzeczy, hejtujących, tych niechęci, zdecydowanie przykrywa te dobre. No, no zdecydowanie przykrywa, jeśli chodzi o możliwość przebicia się, dotarcia. No, ja pracuję w mediach internetowych, w medium internetowym i po prostu wiem, co działa i co nie działa. No i działa to, co jest... Nazwijmy to wydarzeniem, sensacją, prawda, mocnym słowem, taką radykalizacją. Ja na przykład zawsze byłam bardzo ostrożna w wyrażaniu opinii, a teraz wiem, że jeżeli będę to robiła w tak zawalowany sposób, to to do nikogo nie dotrze. Trzeba być, no po prostu mówić wprost. Gubi się w tym świecie subtelność, ale też wielowarstwowość komunikatów. Tak, ludzie nie rozumieją na przykład ironii często, kiedy mają z nią do czynienia w internecie. Ale gubi się także sens i znaczenie słów, ze względu na to, że nawet niedawno jak przeglądałem parę portali internetowych i tytułów, ich to wszędzie były używane słowa, które były kompletnie nieadekwatne. Przerażający czyn, straszliwe działanie. I wszystko było przerażające, krwawe, mocne, czyli słowa, które znaczą coś zupełnie innego, nagle używane są w sytuacjach stosunkowo błahych, ale po to, żeby przyciągnąć to zainteresowanie tego człowieka, który kliknie i wejdzie w to i później się okaże, że tam wcale nic aż takiego straszliwego się nie wydarzyło. Działa, no, ale my żyjemy w kulturze SMS-a, prawda? W kulturze wpisu na w social mediach, to są najsilniejsze środki przekazu, no i one siłą rzeczy są skrótem. A w skrócie nie podasz wszystkich subtelności, tylko musisz uderzyć, prawda? Zwrócić uwagę swoją opinią i też musisz ją skondensować. Nie możesz, no ty akurat zdarza ci się tam epistołę zrobić. Tak, czy Mariuszowi Szczygłowi, on jest jednym z niewielu, który pisze te swoje epistoły. Na Instagramie, ale to są wyjątki, prawda? Więc ten skrót prowadzi do tego, że to musi być silne, musi być uderzające. Jak mnie ktoś zapytał o tym, co tracą ludzie, którzy nie czytają książek. No co tracą? Życie tracą. No co możesz więcej powiedzieć? No to jest zmarnowane życie. Ktoś, kto nie czyta książek, marnuje swoje życie. No i człowieku, póki żyjesz, to jeszcze masz szansę wejść chociaż jedną książkę, jeden kryminał, Czerwoną Ziemię nawet naszego kolegi Marcina Mellera i po prostu przeczytaj coś. To na koniec właśnie będziemy mieć takie pytanie. Ponieważ tych pytań do Ciebie mamy jeszcze oczywiście dużo, ale myślę, że nastąpi nasze kolejne spotkanie i będziemy mogli Ci zadać kolejne. Tak, no dokładnie. Grozy, serial Grozy. Tak, rozmawiamy tak o kulturze. Tak źle jeszcze nie było. Tak, Ring. Tak, Katarzyna Ring, Janowska kontra Anna Sańczuk i Maciej Ulewicz, prawda? Ty jako sędzia, która zwycięży. Fight Club. Kulturalny Fight Club, proszę Państwa. Ale to pieśń przyszłości. Tak. Katarzyno, bo to jest zawsze bardzo interesujące. Jesteś działającą właśnie w tej kulturze od lat. Ostatnie polecenia Katarzyny Janowskiej. Polecasz nam film... To przed śmiercią, tak? Moje. To już ostatnie, nie, tak? Nie, ostatnie tu i teraz. Polecasz nam film Macieja Sztura. To chcemy coś jeszcze wiedzieć więcej. Wam. Tak. Teraz do kina wszedł bardzo ciekawy, bardzo subtelny, nieoczywisty film After Young z Colinem Farrellem. Zobaczcie. Science fiction kino, widzę, że nie widzieliście, bo taki miękki, wiesz, właśnie zainteresowany. Tak, teraz 7 lipca będzie w kinach. Gutek to chyba wprowadza, ale poprawcie mnie w razie czego, jeśli nie. Więc to jest kino science fiction, kino futurystyczne. Para, która żyje w takim nieokreślonym czasie przyszłości. I właśnie ojciec to jest Colin Farrell, zaadoptowali dziewczynkę z Azji i w tym świecie, w którym oni żyją, takie dziecko musi dostać bliźniaka, żeby ten bliźniak wprowadził go w świat i oni w związku z tym kupili humanoida, bo tak to się tam odbywa, który się tą dziewczynką opiekuje i właściwie jest jej bliższy niż rodzice w pewnym momencie, no bo rodzice zapracowani, nawet w przyszłości okazuje się, że będziemy tak dużo pracować, że nie będziemy mieć czasu dla własnych dzieci, więc ten humanoid się tą dziewczynką opiekuje i w pewnym momencie on się zawiesza,
No po prostu kończy się, jego psuje się i nie można go naprawić, bo wiadomo, jak to te firmy, nie można podzespołu wymienić, tylko musisz kupić nowy model. A oni nie chcą kupić nowego modelu i okazuje się, że on miał taką skrzynkę, w której rejestrował najważniejsze wydarzenia z życia tej rodziny. Colin Farrell otworzył jakoś nielegalnie tą skrzynkę i wyświetla sobie sceny z ich życia rodzinnego i dowiaduje się tak naprawdę bardzo dużo o swojej rodzinie, ale też o tym humanoidzie, czyli który bardziej się okazuje ludzki w emocjach niż ludzie dookoła. Bardzo ciekawy o transhumanizmie film, bardzo subtelny, z przepięknymi zdjęciami, z przepiękną muzyką, także bardzo wam polecam, taka medytacja o przyszłości. Bardzo piękny film. A książka? A książka, co ja teraz czytam, bo ja czytam bardzo dużo równolegle rzeczy, to znamy. Podobnie, to, prawda? I stos hańby rośnie jeszcze tych nieprzeczytanych, tak, których trzeba sięgać. I zostanie też, ten stos hańby pewnie zostanie zawsze, bo się nie uda inaczej. Przeczytałam teraz książkę, nie pamiętam, Gabriel był na, było kapitalne zdanie. Krause. Krause, właśnie, Krause. Tak stali, tak stoimy. Tu byli, tak stali. O, tu byli, tak stali. Dziękuję ci, Aniu. Właśnie kończę czytać i będę pisała recenzję z tej książki. Bardzo ciekawa historia, też oparta o rzeczywistość, bo autor był bandytą w Londynie, ale jednocześnie studiował literaturę na uniwersytecie i łączył te dwa światy bardzo ciekawe, bo na przykład jak była rozmowa o Szekspirze na uniwersytecie, to on mówił, no zemsta jest instynktowna. Wiadomo, że Romeo musiał zabić swojego przeciwnika, bo zabił jego przyjaciela, no i to jest normalny instynkt. Słuchajcie, tak jest w świecie i w jego świecie tym nocnym dokładnie tak się dzieje. Bardzo dobrze napisana, bardzo dobrze przetłumaczona książka, bo to Tomasz jest Gałązka, Tomasz Gałązka. A to przecież ten chłopak ma polskie korzenie. Tak, ale... jeszcze ojciec jest rysownikiem o polskich korzeniach, także super się to, super ciekawie się to czyta, więc polecam. Bardzo dziękujemy. Po resztę poleceń będziemy zaglądajcie na mój Instagram albo do rezerwacji, a teraz od jakiegoś czasu jako główna producentka treści kulturalnej w Onet RASP, taki jest mój tytuł, też z Forbes Women pracuję, gdzie mam swój cykl mistrzynie, rozmowy z mistrzyniami, teraz właśnie rozmawiałam z Małgorzką Szumowską, ale też redaguję kilka stron dedykowanych książkom. Także tam, jeśli będziecie chcieli coś o książkach, to bardzo, bardzo polecam. A ja przy okazji polecam Państwu również przyszły program internetowy czy telewizyjny, czyli Fight Club. Czyli Fight Club kulturalny. Culture Fight Club. Dziękujemy Ci, Kasiu. Szukamy sponsora. Może być jakiś bokserski. Może słuchajcie, ci, którzy organizują te bokserskie gale bokserskie. Maciej Kawecki nam wyreżyseruje to. No mamy to, słuchajcie. Może poszukamy bliżej. Dziękujemy bardzo. Kadulski, Maciej Kadulski on się nazywa. Tak. Wielkie dzięki. Dzięki.